Siema, Bartosz się kłania. Jestem już w Polsce, a dokładnie w Boczowie. Tutaj na stacji, a muszę przejechać na drugą stację. Dlaczego? No, mówiliście cały czas, że tutaj jednego dodatku brakuje. Znaczy ogólnie, że w tym samochodzie jakiegokolwiek dodatku brakuje, tak? Tak więc muszę się przedostać na drugą stronę, bo już sobie pewien dodatek obczaiłem. Tylko muszę przejechać po prostu teraz na drugą stronę, aby sobie ten dodatek, że tak powiem, zakupić, tak? No, ciekawe jak w tym uchwycie będzie się trzymać. A powiem wam, uchwyt sobie zrobiłem od nawigacji, tak? Nawigację podpiąłem pod ten uchwyt, która była do telefonu. A telefon teraz mam na uchwycie, na którym była oryginalnie nawigacja. Dlatego na razie nic nie trzęsie. No zobaczymy, czy się w ogóle ten telefon mi utrzyma. Tak przybliżając, tylko wam powiem, 2 tygodnie prawie. Dzisiaj mamy, nie no, dziś środę, no to 1,5 tygodnia. Nie palę. Nie nagrywałem nic kompletnie. Dlaczego? A dlatego, że no nie wiem, czy to przez to niepalenie moje, czy o co chodzi. Nie mam w ogóle weny do nagrywania, raczej weny. Nie mam, jakby wam to, no widzicie, brak mi słów po prostu. No nie mogę słów znaleźć. Jestem tępy, no. No jestem jakiś przytępiony bez tych papierosów. Nie wiem, czy to, no głupio może to brzmi i tak dalej, ale... Ale mówię wam szczerze, że bez tych fajek, jak nie palę, jestem bardziej jakiś taki tępy. No ale... Tak se tłumacz, nie? Ktoś by mógł powiedzieć. Byle tylko zacząć znowu palić, nie? No mam nadzieję, że kurde nie dojdzie do tego i jakoś się utrzymam. No ale jest cholernie ciężko. Naprawdę jest cholernie ciężko. Mówię, no to jest 1,5 tygodnia dopiero. To wyjeżdżaj, wujek, wyjeżdżaj. Rosja, Białoruś. No, powiem wam, jest to dopiero 1,5 tygodnia, ale naprawdę, jak dla mnie, no to już jest duży sukces. Bo przez 1,5 tygodnia nic nie paliłem i no... Powiem wam, tydzień myślałem, że zleci tydzień i jakoś to się, kurczę, wiecie... Bardziej tak znormalizuje, tak? Że... Ten pociąg do tego będzie lżejszy. Guzik. Cały czas mnie tak samo ciągnie, a najgorzej jest po kawie i po jedzeniu, tak? Bo po jedzeniu ja pierwsze co to od razu paliłem, do kawy to potrafiłem nawet 3 papierosy spalić, a już nie wspominając jak sobie tam piwko piłem, tak? No to już była zupełna masakra. No ale... No zobaczymy, tak? Zobaczymy co to będzie. Dobra, musimy się tu jakoś teraz ustawić. Jestem ciekawy, kurde, teraz w ogóle czy głos nagrywa, bo... Raz włączyłem nagrywanie i się okazało, że mi głosu, kurde, nie nagrało. Bym się wściekł. Ale zobaczymy. Czy będzie mnie słychać, sobie otworzę, czy nie będzie mnie słychać. Dobra. Tu się ustawię. Skoczę po ten dodatek. No i po przerwie już się zobaczymy, o ile będzie to wszystko pasowało tak jak trzeba, już z tym dodatkiem. Do później.
skubane, ciężkie. No ja pierdziu. No teraz kurde się namęczyć z rozpakowaniem tego, nie? Kurde, trzeba zwalić, bo gorąco. Ale ja już widzę pewien problem. A mianowicie problem jest tu z tolkolektem. Może mi haczyć o tolkolekta półka i może być taki problem, że nie będzie pasowało. No nic, zaraz się okaże. Dobra, tak na szybkiego. Jak to wygląda? Czekajcie, co mi się tu porobiło. Tak. O! Jeszcze rozjaśnimy troszeczkę. No, i tak to ta półka teraz mi tutaj wygląda, tak? Teraz będzie można sobie lapkę postawić i to jest ta dłuższa. Widzicie, niemalże pod szybę. Dodatkowo jeszcze, o! Szufladka. Można jakieś sztuczce sobie pochować, czy coś tu rodzaju, nie? No. Także dodatek do Euro 6 zakupiony. Aha, tu jeszcze mam jeszcze jedną listwę. O, takie coś. To jest rzecz jasna naprzód, tylko że na razie jej nie przykręcę, bo tolkolek, tak, mi będzie przeszkadzał, a ona przychodzi wtedy sobie o tam. Tak jak tą krótką już tu przykręciłem, nie? No to ta długa będzie z tej strony przykręcona. A tu jest właśnie wycięcie, takie miejsce, no to tolkolekta będzie trzeba jakoś tutaj właśnie w to miejsce, w to wgłębienie przekręcić. Dobra, no to tak to wygląda.